Trenerze, za nami mecz wyjazdowy z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Przegrywamy 2-0. To nie był najgorszy, moim zdaniem, mecz w naszym wykonaniu. Przepraszam, 3-0. To nie był najgorszy mecz w naszym wykonaniu. Dwa szybkie ciosy. Mieliśmy swoje okazje, nie udało się niczego wykorzystać. Jak trener ocenia dzisiejsze spotkanie? No dokładnie. Myślę, że dobrze weszliśmy w mecz. A następnie chwila nieuwagi, chwila gdzieś bez troski albo takiej koncentracji. Przeciwnik nie dość, że strzelił jedną bramkę, to za chwilę był konsekwentny i naszą drzemkę, podobnie jak w środę, wykorzystał drugim trafieniem. I tak naprawdę podobnie postawiliśmy się w mega trudnej sytuacji, bo o ile pewnie mogę pochwalić chłopaków za determinację i grę od tego momentu, czyli od wyniku 2-0, pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony, pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę, natomiast oczywiście wynik determinował to, że przeciwnik nam trochę pola oddał i mógł skoncentrować się na obronie swojej bramki. Pozytywne jest tylko to, że stworzyliśmy sobie dzisiaj bardzo wiele dogodnych, może nie dogodnych, ale bardzo wiele sytuacji i kończyliśmy je strzałami na bramkę, czego w poprzednich meczach brakowało. Myślę, że bramka na 3-0 to już taka konsekwencja naszej gdzieś tam odważnej gry do przodu, aczkolwiek to był stały fragment gry i bardzo dobrze wykonany. Więc no, czujemy niedosyt, bo wiem, że to był ważny mecz, tych punktów potrzebujemy szukać. Przeciwnik się gdzieś tam wykorzystał w pierwszej połowie to, co miał i wygrał. No my musimy rozwiązać swoje problemy, które gdzieś tam mamy. Mam tu na myśli kontuzję, bo dzisiaj grało. Znowu graliśmy bez 5 podstawowych zawodników, a myślę, że w tych kluczowych momentach tej jakości brakuje. Musimy zrobić wszystko, by w kolejnych meczach poszukać punktów. Dziękuję trenerze za ocenę meczu i wszystkiego dobrego.